Okres wiosenny to dla wielu alergików czas najintensywniejszego kataru, kaszlu, łzawienia oczu i drapania w gardle. Wiele osób jednak nie wie, co tak naprawdę ich uczula. Aby się tego dowiedzieć, konieczne jest poznanie okresu pylenia różnych roślin. Niestety, nie tylko wiosną rośliny pylą. Z tego względu niektóre osoby mogą zmagać się z alergiami przez cały rok. Kasz co pyli wiosną? 21 marca, 22 czerwca. Marzec, topola, olecha, wierzba, leszczyna. Kwiecień, brzoza, topola, grab, jesion, wierzba, dąb. Maj, dąb, bóg, sosna, świerk, trawa, babka, pokrzywa, szczaw. Czerwiec, trawa, pokrzywa, bobka, szczaw, żyto, komosa, lipa, rzepak, platan. Hasz co pyli latem? Lipiec, sierpień. Lipiec, trawy, bylica, babka, komosa, szczaw, pokrzywa. Sierpień, bylica, babka, komosa, pokrzywa. Dalej wrzesień i październik, trawa, bylica, bobka, komosa, pokrzywa, lokalne ambrozje. Styczeń, leszczyna. Luty, leszczyna, cis, olcha. Jak widać, najwięksi alergicy narażeni są na oddziaływanie pyłków przez cały rok oprócz grudnia oraz listopada. Często jednak mylą objawy alergii z przeziębieniem lub lekką grypą. Hasz jak radzić sobie z alergią? Przede wszystkim należy określić, na co dokładnie jesteśmy uczuleni. Lekarz powinien wystawić nam skierowanie na takie testy bez żadnego problemu. Jeśli jednak nie chcemy czekać, możemy takie badania wykonać prywatnie. Następnie, po określeniu przyczyn reakcji alergicznych, lekarz zaleci środki łagodzące objawy.